Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku mojego podcastu Podróże w czasie i w rzeczywistości. Ja się nazywam Emilia Schuttenbach, a tytuł dzisiejszego odcinka Księżna Daisy, Pani na zamku w Książu i w Pszczynie. Dzisiaj chciałabym Państwa zabrać do dwóch wspaniałych polskich zamków. Do zamku w Pszczynie w województwie śląskim i do zamku w Książu, województwo dolnośląskie. Oba te miejsca, Pszczyna i Książ, dzieli około 280 km, ale za to łączy bardzo ciekawa postać księżnej Marii Teresy von Bless, zwanej Daisy. I ten podcast chcę właśnie poświęcić tej interesującej kobiecie. Maria Teresa von Bless, kobieta kontrowersyjna, wywołująca u sobie współczesnych osób zarówno fascynację, jak i nienawiść, przyszła na świat 28 czerwca 1873 roku w zamku Ruthin w północnej Walii. Była pierworodnym dzieckiem pułkownika Williama Cornwallis West, który był 22 lata starszy od matki Daisy, Mary Fitzpatrick. Przyjrzyjmy się nieco rodzinie naszej bohaterki. Matka Daisy była kobietą słynącą z wyjątkowej urody, ale również z niezwykłego temperamentu. Wyszła za mąż, mając lat 17 i do 21 roku zdążyła urodzić trójkę dzieci. Daisy i dwójkę jej rodzeństwa, drugą siostrę i brata. I uważała tym samym, że spełniła swój, nazwijmy to, kobiecy obowiązek i że teraz już spokojnie może korzystać z uroków życia. I rzeczywiście w latach 80. i 90. XIX stulecia matka Daisy i jej przyjaciółki uważano za tak zwane professional beauties. No, nie chodziło o to, że były modelkami, ale chodziło o to, że należały do ścisłego grona przyjaciółek następcy tronu księcia Walii Edwarda. Mimo doskonałych koneksji rodzinnych, rodzice Daisy mieli spore problemy finansowe i dlatego w pewnym momencie zdecydowali się wynająć zamek Ruthin, a sami przenieśli się do skromniejszego mieszkania w Londynie, ale w dalszym ciągu, pomimo kryzysu, jaki panował w tamtym czasie, prowadzono dom otwarty. Zapraszano wielu gości i wiele przyjaciół odwiedzało państwa Cornwallis West. Jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, no to podchodzono do tematu zgoła odmiennie niż teraz. Dzieci nie były zaniedbane, ale nie poświęcano im wiele uwagi. Od zajmowania się dziećmi były guwernantki. I w efekcie dzieci w rodzinie Cornwallis West były dość rozpuszczone. Zresztą sama matka była bardzo wesołą osobą i jako przykład można tu przytoczyć historię, kiedy to ona, matka, podkreślam matka, na srebrnej tacy zjeżdżała po schodach w którejś z posiadłości, już nie pamiętam w której, jak na sankach. Więc trudno się dziwić, że dzieci później ją nie naśladowały. Ponadto rodzina Daisy uwielbiała aktywność na świeżym powietrzu, przede wszystkim uwielbiali polować i żeglować. Podsumowując, można powiedzieć, że dzieciństwo tej młodej dziewczyny było bardzo beztroskie, swobodne i w zasadzie nieskrępowane jakimiś sztywnymi konwenansami. I zbliżamy się do roku 1891, bardzo ważnego dla naszej już 18-letniej bohaterki. Po pierwsze, na początku roku ma miejsce bal debiutantek, na którym Daisy zostaje przedstawiona samej królowej Wiktorii. Jak opisuje w swoich pamiętnikach, ubrana była wtedy w suknię z długim trenem, na głowie miała diadem z trzema białymi piórami, mnóstwo biżuterii. No i generalnie mówi, że czuła się jak trochę jak głupi osiołek.
Na domiar złego, po uściśnięciu ręki królowej, zaplątała się bidulka w ten tren i jak długa upadła na parkiet. No, wiecie Państwo, ja tak swoją drogą sobie myślę, czy przypadkiem nie była to celowa zagrywka, żeby zwrócić na siebie uwagę. Matka chciała ją szybko wydać za mąż, bo przecież sama wyszła za mąż mając lat 17, córka już ma 18 i być może dała jej pewne wskazówki, jak wyróżnić się z tłumu innych panien, które również na tym balu debiutowały. Ale oczywiście są to tylko moje przemyślenia, no i wcale nie muszę mieć racji. Kolejną ważną w tym roku, rzeczą w tym roku było poznanie swojego narzeczonego i przyszłego męża. Mianowicie, proszę Państwa, na balu 23 lipca, właśnie w tym roku 1891, w Holland House w Londynie pojawił się na rozpoczęciu sezonu Jan Henryk von Pless. 30-letni, przystojny młodzieniec, niedawno mianowany sekretarzem niemieckiej ambasady w Londynie, baron na Książu, przyszły spadkobierca wielkiej fortuny Hochbergów, można powiedzieć idealny kandydat na męża dla Daisy. Do zaręczyn, proszę Państwa, doszło, można powiedzieć, wręcz ekspresowo. No dobrze, opowiem Państwu, jak do tego doszło w ogóle. Jan Henryk von Pless na tym właśnie balu, o którym mówię, zatańczył kilka tańcy z Daisy. Oboje się zgrzali. Wyszli na taras, żeby trochę ochłonąć. W tym czasie matka Daisy, która śledziła każdy krok młodych ludzi, wzięła pod rękę swojego przyjaciela i protektora, księcia Walii Edwarda, i wyszła za nimi. Sytuacja była dosyć śmieszna, ponieważ młodzi stali w półmroku, trochę speszeni całą sytuacją, trochę tak jakby byli przyłapani na jakimś gorącym uczynku. No i książę Edward, chcąc wybrnąć z tej takiej niekomfortowej sytuacji, powiedział, że Jan Henryk von Pless no, wygląda tak, jakby chciał się oświadczyć. Zapanowała taka pewien moment ciszy i młody arystokrata, trochę zmieszany, nie wiedząc co zrobić, powiedział, że tak, że rzeczywiście on chce się oświadczyć. No, całą sytuacją chyba wszyscy byli zaskoczeni. Również Daisy nie wiedziała, co powiedzieć, ale w końcu zdobyła się na szczerość i powiedziała, że no, ale sorry, ale ja cię nie kocham. Na to on, no, był dyplomatą, w końcu powiedział, że miłość jest jak kobieta, lubi się spóźniać, ale w końcu przychodzi. I tutaj chciałabym Państwu kilka słów powiedzieć o rodzinie Hochbergów. Czy rzeczywiście te zaręczyny były takie przypadkowe? No nic, rodzina Hochbergów, z której wywodził się Jan Henryk, miała dobra na Dolnym Śląsku, głównie. Zamek w Książu był w ich posiadaniu od 1509 roku. A w 1846 odziedziczyli po kądzieli księstwo pszczyńskie. Czyli po linia książąt pszczyńskich po mieczu, czyli po męskich potomkach, wymarła i majątek został odziedziczony przez przodków po kądzieli, czyli po damskich przodkach. Oba te majątki były olbrzymie, niepodzielne, niesprzedawalne i mogły przechodzić tylko na najstarszego syna. Tytuł księcia po raz pierwszy otrzymał w roku 1850 dziad Jana Henryka von Pless. I mimo tego, że Hochbergowie byli bardzo bogaci, zdaje się, że byli czwartą fortuną w Niemczech w tamtym czasie, nie mieli dobrych kontaktów towarzyskich. Więc jakby od przyszłej żony Jana Henryka
wymagano przede wszystkim dobre koligacje rodzinne, byśmy powiedzieli dobry rodowód, no i wysoko postawione układy towarzyskie. Panna nie musiała być bogata, bo w Hochbergowie fortunę posiadali. Musiała tylko mieć dobre pochodzenie. I Daisy idealnie pasowała na żonę tego bogatego arystokraty. Co więcej, w tamtym czasie w Niemczech panowała moda na angielskość, więc angielska żona nie była czymś dziwnym. No i tak jak Państwu powiedziałam, patrząc z boku, te oświadczyny wydają się być niezwykle romantyczne. Przystojny młodzieniec zobaczył dziewczynę na balu i od razu jej się oświadczył. Po prostu efekt wow. No ale tak jak mówię, chyba trudno w to uwierzyć. Ja osobiście myślę, że Jan Henryk doskonale wiedział, komu się oświadcza i wcale romantyzmu w tych oświadczynach nie było. Zresztą potem Daisy powie, że właściwie przez cały czas małżeństwa oni nie kochali się. Jednak ta miłość do nich nie przyszła, może za pewnymi drobnymi wyjątkami. Matka Daisy była oczywiście w niebo wzięta ze szczęścia. Cieszyła się, że córce trafiła się tak doskonała partia. Jeżeli chodzi o ojca, on jednak nie podzielał tego optymizmu. Uważał bowiem, że małżeństwa międzynarodowe są z założenia złe. I rzeczywiście przyszłość miała pokazać, że miał rację. Pod koniec roku, a mianowicie dokładnie 8 grudnia 1891 roku, najważniejsze wydarzenie, które można powiedzieć podsumowuje ten cały rok, czyli ślub Daisy, który odbył się w kościele świętej Małgorzaty w Westminster w Londynie. Pana młodego prowadził do ołtarza jego brat, druhen było 8. Wszystkie były ubrane w suknie z białej satyny, miały bukiety białych róż, a w suknie były wpięte broszki w formie stokrotki z brylantem. Prezent od pana młodego i oczywiste nawiązanie do pseudonimu panny młodej. Sama Daisy przyszła do kościoła o 14:30, prowadzona była przez ojca, ubrana w białą, jedwabną suknię. Tren był zdobiony z brukselskich koronek, które dostała w prezencie od swojej babci. Na szyi kolia z perłą, notabene perły przynoszą nieszczęście, no ale na głowie złota korona wysadzona brylantami i to były prezenty weselne z kolei od teścia. Po podróży poślubnej, która miała miejsce w Paryżu, młoda para przyjechała do Pszczyny, witana przez teścia księcia Jana Henryka XI. Oni wszyscy, ci najstarsi, ci, na których przechodził tytuł książęcy, nosili imię Jan Henryk. Tylko numeracja się zmieniała, chociaż powiem szczerze, że za tą numeracją trochę ciężko mi nadążyć. Proszę Państwa, pszczyński zamek był siedzibą seniora rodu. Młodzi mieli do swojej dyspozycji zamek w Książu. I Pszczyna była nie tylko centrum życia towarzyskiego, ale pełniła również funkcje administracyjne, bo Hochbergowie mieli wielki majątek, posiadali kopalnie, posiadali huty, no i całe ten centrum zarządzania właśnie tym bogactwem znajdowało się w Pszczynie. No, z racji tego, że była to tak ważna siedziba rodu, musiała też posiadać odpowiedni wystrój. W tym czasie siedziby magnatów niemieckich nawiązywały do dworów królewskich, zwłaszcza do dworu cesarza Wilhelma II. Tak też było w Pszczynie. I proszę Państwa, sam rodowód tego miejsca, tego zamku sięgał już nawet XI wieku. I oczywiście przez ten okres czasu, a jesteśmy w wieku XIX, był wielokrotnie przebudowany. I to, co w tej chwili oglądamy, ten, byśmy powiedzieli, garnitur francuski,